Mleko modyfikowane, kaszki przebadane, warzywa czy ryby. Między innymi takie produkty składają się na codzienną dietę wychowanków miejskich żłobków. Standardy żywienia wskazuje sanepid, a Rada Miejska decyduje o tym, ile dziennie kosztować mają 4 posiłki dla jednego maluszka. Na ostatniej sesji w Miejskim Ratuszu radni odrzucili uchwałę, która podwyższała koszt całodniowego wyżywienia dziecka z 5 na maksymalnie 6 zł. Jeśli to będą lepsze posiłki jakościowo, no to nie jest duża podwyżka, tym bardziej, że za złotówkę w tej chwili nic nie można kupić, a więc to nie jest żadna różnica dla rodzica, a przede wszystkim zdrowie dziecka, tak więc myślę, że jest to racjonalny krok. Ktoś pracuje nad tym, bierze pieniądze. Nie mnie wypowiadać się na ten temat. Dla dzieci robi się wszystko, żeby te dzieci miały dobrze. Tak uważam. Moim zdaniem nie jest to dużo, więc jak mają być pełnowartościowe i lepszej jakości te posiłki, to nawet nie jest dużo. My startowaliśmy w 2012 roku od kwoty 3,50 za wyżywienie za cały dzień pobytu dziecka w żłobku, czyli 4 posiłki. Sukcesywnie podnosiliśmy to w miarę wzrostu cen. Natomiast no, na tą chwilę widzimy potrzebę, jeżeli chcemy dziecko pełnowartościowymi produktami odżywiać, 4 posiłki w ciągu dnia podawać. No, ja widzę potrzebę, a nawet konieczność, żeby tą kwotę podnieść. My nie od razu byśmy startowali od tych 6 zł, bo gdybyśmy mieli akceptację Rady Miasta 6 zł, na początek dalibyśmy na przykład 5,20, 5,30 w zależności od tego, jak panie by zaczęły sobie wyceniać i wszystkie produkty zamawiać. Natomiast 4 posiłki w ciągu dnia, dziecko przebywa do 10 godzin w żłobku i trzeba go za 5 zł wyżywić, no trochę mało, chcąc mu podać pełnowartościowe posiłki. Temat podwyżki kwoty do wykorzystania na wyżywienie dziecka w żłobku nie jest jeszcze prawdopodobnie przesądzony. Przewodniczący Rady Miejskiej wskazał, że sytuacja mogłaby ulec zmianie pod pewnym warunkiem. No tutaj jakby dodatkowym argumentem jest to, że nie przedłożono radnym żadnych wyliczeń w tym zakresie. Przykładowo, że obecnie z opłaty od rodziców jest x złotych, koszty tego wyżywienia obecnie wynoszą y i brakuje kwoty, nie wiem, z złotych. Nie było takich danych, więc no też trudno na podstawie ich ogólnych twierdzeń radnym decydować. Więc jak zostaną przedstawione wszystkie takie wyliczenia, to może sprawa wróci. Po prostu ustalimy tą kwotę maksymalną trochę mniejszą niż tutaj burmistrz oczekiwał, bo sam zastrzegał, że nie byłoby to tak podniesione, więc może tutaj będzie przestrzeń, żeby to jakoś poukładać. Na ten moment nie wiadomo kiedy i czy w ogóle na sali sesyjnej ponownie podniesiony zostanie temat kosztów wyżywienia w żłobkach. Pewne jest, że każda decyzja o podwyżce w dobie panującej epidemii koronawirusa jest trudna zarówno dla samorządów, jak i mieszkańców. Jednak nie zmniejsza to trudności w gospodarowaniu środkami panią intendentką i sprawia, że gotowanie zdrowych posiłków dla maluchów przy skromnym budżecie jest nie lada wyczynem.